Dobry wieczór Państwu, nikogo nie widzę, zupełnie ciemność, tylko światła. Ponieważ słońce już zaszło, więc na dobranoc opowiem Państwu troszeczkę bajek, więc proszę to traktować wszystko jako bajki, nic tu nie jest prawdą i absolutnie w to proszę nie wierzyć. Na początek coś takiego. Każdy kto z Państwa, kto ma kamerę czy jakiejś dobrej jakości aparat, proponuję wykonać pewien eksperyment. Mianowicie pójść gdzieś na jakąś pobliską górę, wzgórze, pagórek w słoneczny dzień, gdy jest dobra pogoda, skierować tą kamerę tak na horyzont, głównie na niebo i filmować przez około godzinę. Po prostu niebo. Nie ruszać, położyć się, przespać się przez tą godzinę, niech się filmuje. Następnie wziąć tą kamerę do domu, wrzucić, skopiować to wszystko do komputera i przez następne kilka tygodni proszę przeglądać klatka po klatce, czy coś tam się pojawia. Taki eksperyment zrobił Mariusz Buzek, z którym parę lat temu nagrałem wywiad, on też w NTV. Nagrywał z Januszem Zagórskim. Wszystko to się wzięło stąd, że jechał z Opola do Wrocławia, miał kamerkę w samochodzie i coś tam śmignęło daleko pod chmurami. Wrócił do domu, sprawdził. Okazało się, że na kilku klatkach kolejnych jest jakiś dziwny obiekt, który się z wielką prędkością porusza. Później ze swojego balkonu również filmował niebo i dużo, dużo godzin spędził na tym, żeby klatka po klatce to sprawdzać. Czasami się zdarzyło, że coś się pojawiło dopiero powiedzmy w 35 minucie, coś w 15, różnie to było, także pracy jest przy tym bardzo dużo. Natomiast widać wyraźnie, że coś lata z ogromnymi prędkościami. Prędkościami tak na oko powiedzmy 100 km na sekundę czy coś w tym stylu. Te obiekty moim zdaniem są to obiekty no, w 99% ziemskie, pochodzenia ziemskiego, czyli normalnie ludzie tam latają, statki transportowe, spotki różnej wielkości, antygrawitacyjne i skąd one mogły się wziąć. Gdy zainteresujemy się tematem, to dowodów na to nagle zaczyna się znajdywać bardzo dużo, głównie na YouTubie, ale są też różne dokumenty, teksty ze starszych lat, kiedy jeszcze YouTuba nie było. I takim pierwszym przykładem, który chciałbym tutaj nadmienić, jest pan William Tompkins. To jest pan, który zmarł w ubiegłym roku w sierpniu. Miał 90 chyba 6 czy 7 lat. Do końca życia bardzo świeży umysł. To jest jego książka Selected by Extraterrestrials, czyli wybrany przez obcych. To jest jego historia życia, którą kilka lat temu napisał. Ten pan został wybrany przez tak zwanych Nordyków. Nordycy wyglądają tak samo jak my, z tym, że żyją jakieś tam 3400-3600 lat. Dzieci w wieku 9 lat już studiują i żyją na ziemi również po to, żeby nas wspierać. Oni są ci dobrzy. Wspierać swoją wiedzą i różnymi też manipulacjami przeciwko tym tak zwanym złym. Jego historia była taka, że gdy miał chyba 19 lat, zbudował makiety kilku okrętów wojennych, ponieważ on mieszkał w Kalifornii, tam były porty i oglądał okręty, bardzo mu się ten temat podobał i zbudował kilka okrętów wielkości niedużej z drobniutkimi szczegółami. W pobliskim u znajomego jakiegoś, który miał sklep, w witrynie wystawił te okręty. Już po kilku dniach zainteresowało się tym kilku oficerów marynarki, kto to zbudował, dlatego że były tam elementy tych okrętów, które były bardzo tajne. I one były zbudowane wysoko w nadbudówce, gdzie trzeba było no, trzeba by było być bardzo dociekliwym, żeby w ogóle znaleźć te elementy,
ponieważ one były celowo tam umieszczone, no, z tego względu, że były wtedy super nowoczesne i tajne. I przyszło do niego po kilku dniach, kilku oficerów, spędzili kilka godzin od rana do wieczora i później jeszcze następny, dzień następny. Ojca przesłuchiwali, wszystkich w rodzinie, bo tam jeszcze miał brata, matkę oczywiście. Skąd on to wie? Dlaczego on to umieścił? No i gdy w końcu przekonali się, że to po prostu on zaobserwował i to tak zrobił, no to wtedy dali im spokój, no ale ponieważ był zdolnym gościem, no to go od razu chcieli zatrudnić, no bo co, nie można marnować takiego talentu. Więc zatrudnili go w Douglas coś tam Company jako taki kontrahent. I jednocześnie w międzyczasie miał miejsce pewien incydent, mianowicie w nocy z 24 na 25 lutego 1942 miało miejsce wydarzenie o nazwie Bitwa nad Los Angeles. Trzy miesiące wcześniej był Pearl Harbor, czyli Japończycy napadli na Stany Zjednoczone, nerwowa atmosfera, jesteśmy w stanie wojny i tu nagle się pojawia nad Los Angeles potężny obiekt UFO w środku nocy. W związku z tym obrona przeciwlotnicza zaczęła napierdzielać w to. Los Angeles to jest ogromne miasto, a więc świadkami było przynajmniej 500 000 ludzi, mieszkańców. Trwało to kilka godzin, więc wszyscy to widzieli. Obrona przeciwlotnicza strzelała w to kilka godzin. Efekt był taki, że zginęło 5 ludzi z tych odłamków, które spadły po prostu z góry, z tych ludzkich. Natomiast ten obiekt miał pole ochronne, które powodowało, że nic mu się nie stało. Tam jeszcze kilka takich mniejszych UFO z tego wyleciało, spotków. Jeden czy dwa wpadły do oceanu, na skutek czego się uszkodziły. Później zostały przez Amerykanów wyłowione. Samoloty również latały, nic nie wskurały. Ten obiekt po kilku godzinach po prostu sobie odleciał. Natomiast incydent oczywiście był widoczny przez wszystkich, tych, którzy spojrzeli w górę i widzieli i mieli uszy i oczy otwarte. A pomimo tego prasa już na drugi dzień zaczęła siać dezinformacje, że to jakieś tam ćwiczenia wojskowe, że to balony i te inne głupoty. W Wikipedii nawet dzisiaj spojrzałem, mnóstwo tych głupot jest napisane, podczas gdy William Tompkins opowiadał o tym w którymś z wywiadów bardzo długo, i mówił cały przebieg tej sytuacji. Na pewno nie były to żadne balony ani żadne bajery ziemskiego typu, tylko był to obiekt potężny, nieznany w tamtym czasie przez ludzi. William Tompkins, gdy został zatrudniony w takiej, w tak super tajnej misji i w super tajnym programie, że to nie było nawet top secret, tylko to było tak zwane above top secret. Gdy amerykańskie dokumenty wojskowe czy nawet firm cywilnych są oznaczane różnymi klauzulami tajności, no to jest jakaś tam pieczątka i jest dostęp do tego jakoś tam dzielony. Kto ma dostęp do tego? Top secret to oczywiście też pewna grupa ludzi, którzy do danego tematu są dopuszczani. Natomiast gdy dokumenty były ponad top secret, to tam już nic nie było, żadnego oznakowania. Po to, że w razie gdyby ktoś to znalazł, to potraktuje to jako zwykłe jakieś dziwne dokumenty. I zadaniem Williama Tompkinsa było jeżdżenie po różnych firmach marynarki wojennej i lotnictwa i przywożenie tam dokumentacji zdobytej w czasie wojny przez szpiegów amerykańskich w Niemczech. Był taki, jego przełożonym był admirał Rico Bada. Tak się nazywał. Rico Bada się pisze. Pośród wszystkich admirałów amerykańskich
był on jedynym admirałem wykształconym w Australii. To był Australijczyk z pochodzenia. I dlaczego akurat Nordycy? Bo całym tym bajzlem najbardziej tajnym rządzili Nordycy w sposób jakiś tam tajny. Pociągali za sznureczki, wybierali oczywiście ludzi na odpowiednie stanowiska i podpowiadali im pewne rzeczy, telepatycznie i na inne sposoby, pomagając w pewien sposób. Ten admirał Rico Boda był takim wybrańcem i William Tompkins również taki był. Przy czym admirał był admirałem już nie wiem, ponad 50 miał w tym czasie, natomiast William Tompkins wtedy miał 20 parę lat. Ten admirał wymyślił sobie zorganizowanie siatki szpiegowskiej do szpiegowania najbardziej tajnych programów kosmicznych i broni niemieckiej. Tych szpiegów miał 28. To byli szpiedzy wychowani w Niemczech, Amerykanie, w związku z tym biegle mówili po niemiecku. I ci szpiedzy w jakiś, no, dobrzy byli po prostu, ponieważ zrobili dużo fotografii z tych statków UFO, statków antygrawitacyjnych budowanych przez Niemców. Ponadto również sfotografowali oni dokumentację, którą dysponowali Niemcy. Skąd była ta dokumentacja? Ta dokumentacja była jeszcze z lat 20. i 30. zdobyta podczas wypraw do Tybetu i tam koło Nepalu też były klasztory starożytne, gdzie były biblioteki i w tych bibliotekach były księgi starożytne sprzed tysięcy lat mówiące na temat Wiman. Niemcy wiedzieli, że takie coś istnieje, w związku z tym wysłali ekspedycję. Tutaj chodzi o takie towarzystwo psychotroniczne, różnie tam to się nazywało. Jedno się nazywało Vril, inne się nazywało Hanebu, jeszcze tam inne były. I to była grupa ludzi bogatych, którzy się spotykali co jakiś czas i wymyślali różne pomysły i między innymi było coś takiego, żeby wysłać ekspedycję. Jedną z ekspedycji przewodził pewien Szwed, to nawet Igor Witkowski w któryś z książek opisał tą ekspedycję. Ci Niemcy niezbyt grzecznie się zachowywali tam w tym Tybecie, mianowicie gdy wpadli do jakiegoś klasztoru, najpierw byli grzeczni, a później jak już znaleźli jakąś księgę, to już nie byli grzeczni, tylko po prostu zabierali i wręcz nawet brali też kogoś, kto był w stanie przetłumaczyć te stare księgi na język nowożytny, typu niemiecki czy angielski. Więc takich ludzi też stamtąd sobie przywozili. Zresztą proszę zauważyć, Spielberg wątek ten umieścił w Poszukiwaczach zaginionej Arki, gdzie film się zaczyna w Tybecie, jak Państwo pamiętacie. I Egipt tam też był z tym związany. I na tych statkach, na tych Wimanach były różne symbole, których Niemcy nie ignorowali. Równolegle też Amerykanie prowadzili badania nad antygrawitacją w latach 30., z tym, że Amerykanie podchodzili do tego tematu czysto naukowo i prowadzili badania jakieś tam laboratoryjne, nie za bardzo im to wychodziło. Natomiast ponieważ Niemcy łączyli duchowość z tematem fizyki, jakimś cudem w końcu im wyszło, między innymi taki silnik antygrawitacyjny o nazwie Die Glocke, czyli dzwon, nad którym eksperymenty również prowadzono w Ludwikowicach Śląskich, na Dolnym Śląsku obecnie, znaczy zawsze na Dolnym Śląsku, ale obecnie w Polsce, o tak. I ci szpiedzy amerykańscy fotografowali te księgi, fotografowali urządzenia i
w takiej postaci fotografii, dokumentacji i również notatek dostarczali to temu admirałowi. Spotkania tych szpiegów, oni czasami przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, spotykali się z admirałem w nocy, żeby w ogóle nikt nie wiedział o ich istnieniu i żeby nikt nie wiedział w ogóle, że ten admirał ma taką siatkę szpiegowską. Przekazywali mu te informacje, natomiast problem z tymi informacjami był taki, że to wszystko było niepoukładane i te informacje były takie chaotyczne. Po prostu mamy dokumentację w jakimś dziwnym języku sprzed tysięcy lat, jakieś symbole, załóżmy runy jakieś, albo nie wiem, może nawet i głagolica, czy coś w tym stylu, ponieważ ten język starożytny w pewien sposób sanskryt z głagolicą jest powiązany, ilość liter i też pierwotnie ludzie, to jest ta sama haplogrupa R1A1, Bramini przecież hinduscy, czyli ta najwyższa kasta kapłanów, to mają naszą haplogrupę. W ten sposób taką dokumentację dostarczano do tego admirała. I zadaniem na początku, zadaniem Williama Tompkinsa było rozwożenie kopii tej dokumentacji po różnych firmach zbrojeniowych amerykańskich, aby tamto rozkminili i coś z tym zrobili. Więc jeździł sobie, latał samolotami i tą dokumentację woził. Efekt był taki, że coś tam zaczęli później produkować. Dodatkowo jeszcze przyspieszyli produkcję tych różnych urządzeń po wojnie w wyniku operacji Paperclip. Jak wiemy, Watykan zaopatrywał tych zbrodniarzy niemieckich, tych inżynierów, bo to i tacy byli, w paszporty watykańskie i oni wyjeżdżali sobie w pewnym procencie do Stanów Zjednoczonych, w pewnym procencie Rosjanie ich przejęli, więc to już nie były potrzebne paszporty, bo po prostu było dwuszeregu zbiórka i na wschód marsz. Natomiast ponoć w 80% oni wyjechali do Antarktydy. Jeśli chodzi o Antarktydę, to znalazłem nawet filmik z lat 30. Przedstawiający, jak Niemcy budują pod ogromną warstwą śniegu, budują coś tam, jakieś budowle. Potężne urządzenia takie do mielenia tego śniegu i wysypywania, tunel i tam się coś buduje. Natomiast to jest na tym filmiku. Informacja z innej ręki jest taka, że pewnego rodzaju obcy, nazwijmy ich reptylianie, udzielili Niemcom porzucone pewne miejsce pod lodem, do którego Niemcy mogli ubotem sobie wpływać pod lodem i tam mieli dostęp do tego. Antarktyda, ziemia pod Antarktydą w niektórych miejscach ma takie właściwości, że jest trochę ciepła na skutek tej geotermii i pod lodem, który ma powiedzmy 2-3 km grubości, wytapiają się kopuły. Ponoć tam są 3 kopuły, 2 były zamieszkałe, więc nie, Niemcom ich nie dano, natomiast jedna już była zamieszkana wiele lat wcześniej, była porzucona i udzielono Niemcom tego miejsca, żeby oni mogli tam się rozbudowywać i prowadzić produkcję. Więc ogólnie przyjęta bajka jest taka, że Niemcy uciekli do Argentyny, natomiast Argentyna jest z jednej strony tylko takim alibi, że oni tam wyjechali. Z drugiej strony no, część Niemców zostało w Argentynie. Zresztą tak jak Igor Witkowski zbadał, to Hitler też tam umarł w 70-tych latach i on ponoć rozmawiał z 27 ludźmi, tak o ile pamiętam, którzy byli tego świadkami. Jacyś tam służący, pracownicy i inni. I teraz później, po jakimś czasie, jakie były zadania Williama Tompkinsa?
To był facet, który, ponieważ zaczął pracować tam w wieku już 19 lat, nie był skażony wiedzą uniwersytecką. Dlatego też go wzięli. Nie był skażony tą dezinformacją, która panuje w edukacji na świecie obecnie. On również w jednym czy w dwóch wywiadach mówi na temat dezinformacji, że jest specjalny instytut, taki ogólnoświatowy, który celowo wypacza pewnego rodzaju, jeśli to jest załóżmy fizyka, to powoduje się, że tylko pewne wzory fizyczne, pewne prawa fizyczne są ujawniane, a te najbardziej cenne są nieujawniane i tylko pewnego rodzaju elita przemysłowa posiada tą wiedzę. Weźmy chociażby wzór Einsteina E równa się mc kwadrat. Ten wzór jest jak najbardziej prawidłowy, ale tylko na pewnym poziomie. Tak samo jak wzór Newtona jest bardzo dobry i słuszny przy niskich prędkościach, to przy prędkości światła już nie działa. Wzór E równa się mc kwadrat działa przy prędkościach bliskich prędkości światła, ale gdy już przekroczymy tą prędkość światła, to już się nie sprawdza. I coś takiego jak te nasze GPS-y, te urządzenia do sprawdzania pozycji, gdybyśmy się posługiwali tylko tym wzorem E równa się mc kwadrat, to ni cholery nie byliśmy w stanie obliczyć, jaką mamy pozycję, ponieważ są zbyt duże niedokładności. W związku z tym są wzory na obliczanie różnych spraw o wiele bardziej precyzyjne i skomplikowane. William Tompkins zajmował się projektowaniem ogromnych statków kosmicznych. Statków kosmicznych o wielkości od kilometra do 5 kilometrów. Pewna grupa ludzi wykupiła całą stocznię amerykańską po to, żeby, może nie pewna, firma, korporacja, całą stocznię amerykańską, żeby rozpisać na czynniki pierwsze, na czym polega budowa okrętów. Dlatego, że okręty, które pływają po morzach, są to wielkie obiekty, które podlegają pewnym regułom związanym z organizacją pracy na nich, z organizacją, z budową konstrukcji i innych rzeczy. Ponieważ ci panowie, zainspirowani tym, co Nordycy im podpowiadali, zechcieli budować takie statki, tylko że kosmiczne i to o wiele większe, więc musieli mieć pewną wiedzę. I taką wiedzę właśnie zdobyli w postaci zakupienia jednej ze stoczni, już nie pamiętam w tej chwili którą. I zaczęto budować takie statki kosmiczne, przy czym William Tompkins nie był zaangażowany w ich budowę, tylko w samo projektowanie na papierze. O tym, że takie statki kosmiczne zostały zbudowane, ciekawe. Że takie statki kosmiczne zostały zbudowane, może mam czegoś nie ujawniać, nie wiem. To był zamach, nie? Dowiedział się, znaczy miał potwierdzenie, o tym on wiedział, natomiast jeszcze potwierdzenie dalsze uzyskał, gdy parę lat temu, 3-4 lata temu, dowiedział się o istnieniu takiego pana, który się nazywa Corey Good, o którym za chwilę powiem. I Corey Good był na takich statkach kosmicznych. I gdy ci panowie się porozumieli, no to pewne rzeczy zaczęły się układać. Może państwo pamiętacie, w latach 70., to był chyba 77 albo 8 rok, leciał w telewizji polskiej, normalnie w TVP w pierwszym programie, taki serial Kosmos 1999. Kto pamięta? Nie widzę. Wszyscy ci, którzy mają powyżej iluś tam lat. Dobrze. I po tym, jak zobaczyłem wywiad z Williamem Tompkinsem i on powiedział pewną informację, od razu skojarzyłem, że
wtedy już zaczęto programować ludzi w tym kierunku, że coś takiego się odbędzie. Mianowicie, z tego co William Tompkins mówił, program Apollo to nie był program polecenia na Księżyc, zebrania kilku kilogramów kamyków i powrotu. To nie miałoby sensu. To, co widzimy na zewnątrz, czyli cała ta rakieta Saturn V, Apollo 11, 12, 13 i tak dalej do 17, to była tylko taka bajka. Pewnie niektórzy rzeczywiście polecieli na Księżyc. Wiemy również, że było to tajne filmowanie w studiu, gdzie na wszelki wypadek zrobiono symulację tego Księżyca, gdzie te cienie nie były równolegle i tak dalej. Te bajki to znamy. Ale to było tylko tak dla plebsu. W rzeczywistości prowadzony był wielki, tajny program, który miał na celu do roku 2000 zdobycie 12 najbliższych gwiazd. Czyli mieli polecieć po kolei na najbliższe gwiazdy wokół Układu Słonecznego i tam znalezienia planet podobnych do naszej. I takie coś rzeczywiście miało miejsce. Oprócz jednej gwiazdy, bo tam się okazało, że ta gwiazda się nie nadaje do... Znaczy te planety przy tej gwieździe się nie nadają do niczego, więc 11 gwiazd zdobyto. I teraz przeskoczmy do Coreya Gooda. Corey Good urodził się... Może dwóch panów naraz teraz omówię. Corey Good i Randy Kramer. Obydwaj się urodzili w roku 70, tak jak ja. I obydwaj uczestniczyli, oni się nie znali w ogóle. Gdy już to opublikowali na YouTubie, a to oznacza, że dostali pozwolenie od kogoś z góry, że mają prawo mówić na ten temat. Wcześniej przez wiele lat nie mówili, bo nie wolno było. Od kilku lat o tym mówią i pewne fakty z ich życiorysów się pokrywają, pomimo że ci panowie w ogóle się nie znali. Corey Good, gdy był mały jeszcze, 6 czy 7 lat, w Stanach Zjednoczonych było coś takiego, że przychodził jakiś pan do szkoły, brał te najmniejsze, te pierwszaki, tych pierwszaków brał i robił im testy jakieś tam, IQ, jakieś inne testy, po to, żeby wybrać dzieci, które mają pewne predyspozycje. Również obecnie, gdy widzicie Państwo w internecie jakieś zachęty do uczestniczenia w jakichś testach IQ, to jest właśnie po to, żeby wyselekcjonować pewnego rodzaju ludzi. Bo po tym IQ to jest taka pierdoła, natomiast później chodzi o inne, dalsze, głębsze zdolności. I później to jest wkręcanie na inne poziomy i się wybiera takich najzdolniejszych, których się później wychwytuje i zatrudnia w pewnych sprawach. I wtedy w Stanach Zjednoczonych, być może również i dzisiaj, wychwytywano takie dzieci o niesamowitych zdolnościach. Corey Good okazało się, że jest niesamowicie zdolny w kwestii odczuwania empatycznego innych ludzi i telepatycznie był w stanie odczytywać intencje innych ludzi. W związku z tym w dalszej części jego życiorysu, tam w szkole jeszcze, był trenowany w tej dziedzinie. Odbywało się to tak, że powiedzmy raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, jeden dzień w szkole uczestniczył gdzieś w innej szkole, niby jakieś tam dodatkowe lekcje pozalekcyjne, o takie coś. I tam różnym testom ich poddawano, również z wysyłaniem poza ciało i tam byli trenowani już poza czasem naszym, w dłuższym okresie czasu, następnie wracał i takie bajki, wiecie. Wracał i umiał. Corey Good nie był żołnierzem, tak zwanym super soldier, tylko był wykorzystywany jako taki tłumacz do porozumiewania się z różnymi innymi ufolutkami, nazwijmy to, innymi rasami. Ponieważ po przetrenowaniu telepatycznie był w stanie ich odczytywać, w związku z tym nie było potrzeby znajomości różnych języków i tamci nie musieli znać angielskiego. A oprócz tego świetnie odczytywał intencje, więc od razu
nie było problemu z tym, czy ktoś miał złe intencje, tylko normalnie mogli się porozumiewać. I tu się zatrzymajmy. Teraz Randy Kramer. Randy Kramer od dzieciństwa był przygotowywany na kogoś takiego jak Super Soldier, taki US Marine, upgrade'owany. Mianowicie od dziecka poddawano go różnym zabiegom, również chirurgicznym. Rodzice chyba nie do końca wszystko wiedzieli, ale się zgodzili, żeby go upgrade'owali. Jakieś chipy zostały mu wstrzyknięte, na wskutek czego miał bardzo ciekawe fizyczne umiejętności, ponieważ był nie do pokonania fizycznie, pomimo że taki kurdupel to był. Zdziwił się dopiero po latach w sytuacji, gdzie ktoś go zaczepił. On nie chciał bić się, no ale gość go zaczepił, więc ten go chwycił i rzucił kilka metrów o ścianę. No więc się zdziwił, co potrafi. I to było coś takiego, że pewne programy umysłu zostały mu również programowane, że on to robił nieświadomie. Dopiero po fakcie on zobaczył, że ten gość, ten gostek poleciał. W wieku 17 lat, w 1987 roku, Randy Kramer poszedł do US Marines i tam jako podlegał normalnemu treningowi chyba przez pierwszy rok i później po tym roku treningu powiedzieli tym wszystkim żołnierzykom, żeby się pożegnali z rodziną, bo wyjadą gdzieś daleko, na daleką misję, bez określenia dokąd. Więc się pożegnali i tysiąc sztuk naraz z całymi tymi plecakami, tak jak na wojnę się wyjeżdża, tak jak to Amerykanie widać czasami na zdjęciach, jak na wojnę wyjeżdżają. Wsiedli do dużego pojazdu kosmicznego. W nocy się to odbyło. W środku, tak jak w samolocie, normalnie siedzenia, przy czym to było ogromne. I do góry i ten pojazd śmignął w kosmos. I po kilkudziesięciu minutach był na Marsie. Dopiero w czasie tej drogi się dowiedzieli, że lecą na Marsa. I tam przybyli do bazy, która została, znaczy tak, jeśli chodzi o bazy na Marsie, kiedy zostały zbudowane, to zaraz wrócę do tego, ale bazy na Marsie są głównie na północy i na południu, ponieważ w środku są, w obszarze równika są duże wiatry, bywają duże huragany, które wszystko niszczą. Dlatego na północy i na południu jest najwięcej baz. Do czego służą te bazy? Te bazy służą do pilnowania, znaczy bazy wojskowe, ci US Marines, służą tam do pilnowania pewnych posiadłości, które mają tam ziemianie. Mianowicie tubylcy to są trzy gatunki. Jeden gatunek taki najmniej widoczny to są ludzie, którzy jeszcze przetrwali gdzieś w podziemiach po katastrofie, która miała miejsce tysiące lat temu, ale oni prawie byli niewidoczni, gdzieś tam z daleka czasami ich widziano, gdy oni kogokolwiek zobaczyli, to od razu uciekali, znikali i nie chcieli się stykać z nikim. Drugi gatunek to są insektoidy. Niektórzy nazywają je modliszkami. Wielkość taka sama jak my, na dwóch nogach, przy czym genetyka cała jest genetyką owada. Są oni niezwykle inteligentni, telepatyczni i mają kilka, jakby to powiedzieć, cztery czy pięć, no tak jak mamy samiec, samica, robotnica, no to oni tam mieli kilka tych płci, no nazwijmy to tak, czy kast. I po wyglądzie byli rozróżniani. I oczywiście reptilianie. Reptilianie, jak sama nazwa wskazuje, to są gady, gadoidy na dwóch nogach, wielcy. U nich też jest ich kilka tych
płci i kast. Ci najwięksi są oczywiście ci najbardziej rządzący. Te gady to są tacy typowi żołnierze. Inteligentni w obszarze, w którym powinni być inteligentni, posłuszni swoim przełożonym i zero empatii, bezwzględni zabójcy. Wskoczmy na chwilkę na księżyc, taka dygresja. William Tompkins opisywał, że gdy Neil Armstrong i Aldrin wylądowali na księżycu, w kraterze, to na krawędzi tego krateru stało 20 statków kosmicznych reptilian i ci reptilianie stali obok tych statków i to była odległość około kilometra do nich. Stali, to była taka demonstracja, że wy tu jesteście gośćmi i uważajcie tutaj z tym prymitywnym stateczkiem, który tu przylecieliście. Więc dlatego Aldrin i Armstrong i ten trzeci, który tam pozostał wokół Księżyca latał, nie udzielali wywiadów, bo nie chcieli odpowiadać na trudne pytania. Wiecie państwo, po tym locie zaszyli się gdzieś tam, przebywali no nie wiadomo gdzie, wśród rodziny tylko przebywali, gdy przeszli na emeryturę, nigdzie do żadnej prasy, do telewizji nie udzielali się. Jeden z nich ostatnio, chyba Aldrin to jest, się widywany jest czasami, ale gdy ktoś, jeden z dziennikarzy zadał mu trudne pytanie, to dostał w twarz. Także po prostu oskarżył go, że on jest kłamcą, no i ten go chlasnął w twarz. Także mają panowie dylemat. Jeśli chodzi o zachowanie tajemnicy w Stanach Zjednoczonych wśród tych wszystkich panów, którzy wiedzą dużo, to oni wiedzą. Zasada jest taka, że my tobie nic nie zrobimy, ale ktoś z twojej rodziny nagle zniknie i zginie w jakimś wypadku. Więc lepiej nie paplaj za dużo i udawaj, że nic nie wiesz. Taka jest tam zasada. Wszyscy to wiedzą. Również ci, którzy pracują w tym Area 51, czyli w Nevadzie jest taki tajna baza, znaczy tajna, to jest najbardziej jawna spośród tajnych baz amerykańskich, to ci pracownicy też wiedzą, że tak jest. Nie wolno nic zgadać, bo stracę kogoś z rodziny. Dopiero to ujawniają niektórzy tuż przed śmiercią. Czyli taka była sytuacja podczas tego pierwszego lądowania. I wracamy do reptilian na Marsie. Na Marsie wtedy, gdy przybył tam Randy Kramer z całym tym wojskiem, trwała wojna pomiędzy ludźmi a reptilianami i ludźmi i insektoidami. I to była bardzo krwawa wojna. Ci wszyscy żołnierze, którzy uczestniczyli w tym programie, podpisywali kontrakt na 20 lat. A więc gdy został on przeszkolony na Ziemi, leciał tam i po 20 latach wraca i kończy się kontrakt. Natomiast sytuacja, były dwie takie ciekawe sytuacje, mianowicie jedna sytuacja była taka, że on się dostał do niewoli u insektoidów. W związku z tym spędził tam kilka dni, i dzięki temu, że dostał się do niewoli u nich, poznał ich trochę. Insektoidy go namówiły, żeby on negocjował, tam jeszcze z kilkoma innymi, żeby zawrzeć pokój. No bo po co się ciągle boksować, skoro można zawrzeć pokój. Ludzie tam przybyli w latach 50., 60. i się tłukli z innymi, nie mieli porozumienia, natomiast wtedy właśnie, gdy on był, udało się zażegnać tej wojnie i z insektoidami zawarli pokój. To była jedna rzecz, natomiast druga rzecz była gorsza, mianowicie była sytuacja taka, również z reptilianami było pewne porozumienie, które niestety ludzie złamali.
Porozumienie polegało na tym, że też zawarto pokój, ale ludzie wkrótce zrobili coś, co nie powinni byli zrobić, bo w umowie było coś takiego, że ludzie nie mogą wkraczać w obszary, które są przedmiotem kultu tych reptilian. Wszelkie budowle były pod ziemią, znaczy pod powierzchnią Marsa, i ludzie niechcący, ci żołnierze, niechcący wleźli za daleko i weszli, patrol po prostu wszedł do tunelu, weszli dalej i się okazało, że odkryli potężny obiekt podziemny. No z tego, co opisywał, to rozumiem, że to było coś w rodzaju tak jak spodek katowicki. Tylko takiej wielkości jak spodek katowicki, takie no, koloseum załóżmy, z tym, że pod ziemią. I tam się odbywały jakieś ceremonie kultowe reptilian, ale w tym momencie akurat nikogo tam nie było. Więc ten patrol wezwał posiłki, dosyć spore, bo to były trzy bataliony, czyli około brygada, więc 1000 ludzi. Weszli tam i rozpoczęła się bitwa. Reptilianie mieli taką broń jakąś, która kosiła po prostu, tak jak kosą normalnie zboże się ścina, tak samo ludzi ścinali. I w pewnym momencie prawie wszyscy ci ludzie zginęli, w związku z tym on, czy ktoś z grupy miał takie alarmowe urządzenie teleportacyjne. I to polegało na tym, to było tylko w sytuacjach najbardziej newralgicznych, że w promieniu kilku metrów od tego, który przycisnął przycisk, wszyscy ci dookoła się teleportowali w jakieś konkretne miejsce tam w bazie. I ten promień kilku metrów był konkretny, określony, w związku z tym, jeśli ktoś był na granicy, to został przecięty. Część jego się teleportowała, część została, więc ginął najprawdopodobniej. I on był jednym z 35, którzy się uratowali, mocno ranny. Teraz powiem o dwóch. To wszystko, co ja opowiadam, to są opowieści Randy Kramera. Również jego pseudonim to jest Captain K. Opowiem o dwóch technologiach bardzo ciekawych. Mianowicie jedna z technologii, która jest tam wykorzystywana na Marsie i również na Księżycu w bazach i pewnie gdzieś indziej, ale nikt jeszcze o tym nie powiadał, to jest tak zwana med bath, czyli kąpiel medyczna. Jest to wanna, wchodzi się tam, żołnierz ranny, amputowany, załóżmy, nie wiem, kilka kończyn ma amputowanych, to nie ma znaczenia ile, aby tylko jeszcze serce pompowało i kawałek głowy, żeby był, kawałek mózgu, to wystarczy, aby tylko jeszcze życie było. I w ciągu kilku dni regeneruje się brakujące części ciała. W tej wannie jest płyn, podobny do płynu w łonie matki i przy pomocy urządzeń holograficznych naświetla się hologram tych części brakujących. Ten hologram ma w sobie fale stojące, które powodują, że nadbudowuje się DNA brakujących elementów ciała. Randy Kramer mówi, że jest to bardzo nudne. Leżeć kilka dni i patrzeć, jak mu się tutaj regeneruje. Także to była jego taka opinia na temat tego. Wielokrotnie z tego korzystał, bo brał udział w wielu bitwach, więc dużo tracił. Inni żołnierze też dużo tracili. No, póki jeszcze człowiek żyje, to się go da odtworzyć do stanu używalności jako żołnierz. Więc dużo żołnierzy tam było rannych i później wracali do służby po paru dniach. Atmosfera na Marsie jest jak najbardziej zdatna do oddychania. Troszeczkę niższe ciśnienie jest. I tak jak on to określił, to powietrze jest trochę ostre. Więc przy dłuższym marszu warto mieć jakieś takie maski tlenowe, ale to tylko przy dłuższym, bo tak normalnie można funkcjonować. Jeśli chodzi o Księżyc, to atmosfera ma grubość około 4 km. Bywają tam niewielkie chmurki. Opadów w zasadzie nie ma, tylko jest takie roszenie
i w głębszych, w zagłębieniach, gdzie jakaś woda może się zbierać, jest jakaś taka prymitywna roślinność, typu porosty czy coś w tym stylu. To akurat wiem z książki Penetracja Ingo Swana. Jest ta książka po polsku, nawet w internecie dostępna. Na Księżycu również są bazy i jest tam baza przejściowa, którą używają przy powrocie z Marsa. Ale to zaraz. Po tej bitwie, w której nasi przegrali, nazwijmy to nasi, przegrali, nie było już możliwości odtworzenia tej brygady wojskowej. No bo 35, no to z ziemi sprowadzać kolejnych nie ma sensu. W związku z tym zapytali się go, czy chcesz wracać na ziemię, bo to było 17,5 roku jego służby, więc jeszcze 2,5 roku zostało, no co, będzie się nudził. Czy chcesz zostać pilotem? No mówi, no to zostać pilotem. No to trening na pilota trwał chyba z 7 dni. To tak podobnie jak w filmie Matrix, nie? Tam się coś wsadza, dyskietkę i już ma umiejętności. I tam było podobnie, z tym, że no nie było w ten sposób, że się do głowy coś wsadza, tylko przy pomocy pewnych programów wytrenowali go i został pilotem. Teraz jakim pilotem? To, co przedtem wspomniałem, że ogromne statki matki, statki kosmiczne matki, projektował William Tompkins, to takie statki funkcjonują w Układzie Słonecznym i jeszcze dalej. Randy Kramer mówił, że zdarzyło mu się, że jednorazowo widział 5 sztuk naraz, takich powyżej kilometra wielkości. Taki statek matka to jest taki samowystarczalne miasteczko, w którym mieszkają ludzie. Tam oczywiście jest wolna energia, więc nie trzeba tego tankować. Roślinność się uprawia, żywność nie tylko z uprawy, ale i z produkcji, o której zaraz powiem. I to coś, te takie statki patrolują, załóżmy, Układ Słoneczny. Te dalsze on nie wie gdzie, ponieważ uczestniczył tylko w Układzie Słonecznym. I te statki matki mają do swojej dyspozycji również mniejsze spotki latające, tak to nazwijmy. I on był właśnie pilotem takiego jednego malutkiego czegoś. I zadaniem jego było przechwytywanie różnych obcych, którzy wtargnęli do Układu Słonecznego, ponieważ Ziemianie patrolują Układ Słoneczny, żeby obcy za bardzo się tu nie panoszyli, aczkolwiek się coś takiego zdarza. Opowiadał również o czymś, co się nazywa space sickness, czyli choroba przestrzenna. Mianowicie przy tak ogromnych odległościach, jak w Układzie Słonecznym, nie ma czegoś takiego jak komunikacja przy pomocy fal radiowych. To w ogóle się nie sprawdza, no bo prędkość jest tylko 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Stąd do Marsa, no to nie wiem, nie pamiętam, pół godziny leci fala czy coś w tym stylu. W związku z tym, jak on sobie lata po tym Układzie Słonecznym tam i z powrotem, komunikacja odbywa się przy pomocy fal skalarnych, które są natychmiastowe i również jakiegoś rodzaju mają orientację przestrzenną. Ale gdy się zdarzy coś takiego, że taki pilot gdzieś się zagubi i nie znajdzie tego statku matki, to po około dobie przebywania w takiej pustej przestrzeni, bo dookoła tylko gwiazdy, bo planety też wyglądają jak gwiazdy, dostaje się takiej dezorientacji i można sfiksować. I to się nazywa, powiedział, space sickness, czyli choroba przestrzenna. Coś w rodzaju, tak jak na Ziemi mamy chorobę morską. Taki pojazd jest w stanie, tak jak określił, latać przez 30 dni, ale nie dłużej niż na kilka godzin w praktyce się to odbywało, bo nie miało to sensu. Czyli leci, jakąś tam misję wykona i wraca. Taki statek matka ma 5 niezależnych napędów. W przypadku, gdyby coś się zepsuło, to zawsze może gdzieś lecieć, bo ma 5 niezależnych napędów na wolną energię, jakieś tam
protonowe, jakieś tam inne rzeczy. I on technologię tego znał. Także nawet mówił, że gdyby ktoś chciał, to pewne pomysły na zbudowanie czegoś takiego może udzielić. Nie wiem, czy ktoś już się zgłosił do niego, czy nie. I to jest w kwestii, tak, Randy Kramer. I po 20 latach koniec kontraktu. Ci, którzy przeżyli, lecą na Księżyc do bazy przejściowej, gdzie również zostaje poddany dwóm rzeczom. Jedna rzecz to jest odtworzenie jego ciała do stanu sprzed 20 lat. A więc po 20 latach zostaje odmłodniony do stanu, w którym przyszedł do wojska i zostaje mu zresetowana pamięć. W związku z tym zapomniał o wszystkim. Więc w 87 roku normalnie rano się budzi i o niczym nie wie, że przed chwilą właśnie, przez 20 lat był w wojsku na Marsie, brał udział w walkach z reptilianami i tak dalej. I normalnie uczestniczy w życiu, jest tylko obserwowany przez jakiś czas, czy nie przychodzi mu czasami do głowy pomysł, żeby pójść do wojska. Pamięć miał zresetowaną, ale po kilkunastu latach pewne obrazy zaczęły mu przychodzić. I dopiero kilka lat temu w jakiś sposób dostał pozwolenie, no widocznie już są jakieś siły, które chcą nam ujawniać, dostał pozwolenie, że może o tym mówić. I z tego co pamiętam, pierwszy wywiad z nim przeprowadziła ta pani z Project Camelot i później inni i również sam nagrywał. I tutaj skupmy się na tym 20 lat do przodu i z powrotem. Corey Good miał dokładnie to samo. Też opowiada o tym w ten sam sposób. On jest rocznik 70., uczestniczył w tym tajnym programie kosmicznym przez 20 lat, następnie cofnięto jego ciało, o 20 lat wstecz, zresetowali mu pamięć i dalej sobie funkcjonował, żył w Teksasie. Kilka lat temu, znaczy przez jakiś czas zaczął sobie przypominać, zresztą to wynikało też z tego, że on nadal był użyteczny, więc niektórzy go zabierali do różnych spraw na Księżycu, na przykład jest takie słynne, nawet są obrazki, gdzie tłumaczył wystąpienie na scenie pewnego takiego żółtego ufolutka, który miał trójkątną głowę, długie ręce, cieniutką szyję i długie nogi na trzech palcach. I on musiał tłumaczyć przed całym gremium generałów, jakichś polityków. I to się odbywało na Księżycu. Jest rysunek z tego. Corey Good też podlegał temu 20 lat i z powrotem. Andrzej, wspomniałeś na temat świata podziemnego, więc powiem teraz, co opowiadał Corey Good. Mianowicie spotyka się z nim od czasu do czasu taka kapłanka ze świata podziemnego, która wygląda jakby miała 20 parę lat, ale ma lat 120. Jest kapłanką, dziewicą i niesamowicie wysoka duchowo. Mieszka w świecie podziemnym, który jest wielkości Teksasu, tak jak on określił. Teksas jest trochę większy od Polski. Jest to na ziemi. Mają źródło światła na szczycie takiego wielkiego słupa. Jest to plazmowe, takie sztuczne słońce, które świeci tam od milionów lat prawdopodobnie, ponieważ powiedział, że ten słup wygląda na bardzo stary. Jest mocno już taki słup kamienny, mocno zużyty. I z tego, co ona powiedziała, ten ich świat podziemny jest najstarszym spośród innych podziemnych.
ma 17,5 miliona lat. Na Ziemi, czy w Ziemi, istnieje również kilka innych takich światów, gdzie ludzie posiadający wiedzę o wysokiej technologii się ukryli i tam sobie mieszkają. I w tym ich świecie, on tam również został zabrany, w tym ich świecie mają flotę latającą, która się nazywa Silver Fleet, srebrna flota, takie spotki latające, metaliczne, które mają, jest w tym taka technologia, że mogą przenikać materię. Do tego świata podziemnego nie ma normalnego żadnego tunelu, ani wjazdu żadnego. Oni po prostu przy pomocy tych swoich statków potrafią przenikać materię. I on trochę pewną regułę tego przenikania wyjaśnił. Mianowicie atomy, jak wiemy, to jest jądro w środku i elektrony daleko od jądra. Więc gdyby zniwelować przyciąganie pomiędzy elektronami a jądrem, to można by coś pomiędzy nich wcisnąć. Odległość pomiędzy jądrem a elektronami jest bardzo duża, więc bez problemu nawet kilka rzeczy naraz można przenikać przez siebie. Jak wiemy, materia nie do końca jest materią, ponieważ zgodnie z zasadą Heisenberga mamy jednocześnie falę, jak i materię. Jest to jednoczesne. Więc gdy tą materię potraktujemy jak falę i przesuniemy jeden obiekt w fazie czasowej w stosunku do drugiego, to możemy je przeniknąć i umieścić dwa obiekty w jednym miejscu. Tak to wyjaśniał. Więc oni od tysięcy czy od milionów lat mają już tę umiejętność, znają te prawa fizyki, których nas tutaj w szkole nie uczą. I normalnie to stosują, jest to u nich normalne. I ten ich świat jest piękny. Są rysunki bardzo piękne z tamtego świata. Ma po prostu jakiegoś znajomego artystę, który na podstawie jego opisów pięknie to rysuje. Mówił również o doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdy próbowano robić eksperymenty z teleportacją, znaczy z przenikaniem przez ścianę. To mówi, że na początku były bardzo takie niesympatyczne wypadki. Mianowicie, gdy ten człowiek, który chciał przeniknąć przez ścianę w tych pierwszych jeszcze takich nieupgrade'owanych, te pierwsze urządzenia stosowano, to efekt był taki, że człowiek musiał rozbiegnąć się i dobiegając do ściany przycisnąć przycisk, wtedy wychodził z tej fazy, przeniknął przez ścianę i jeszcze zanim dotknął podłogi, musiał puścić przycisk, żeby wylądować na podłodze. Bo gdybym na przykład ja tutaj stał, wciskam przycisk, no to wpadam od razu w ziemię, nie? Bo przenikam przez ziemię, więc musiał być w powietrzu. I na początku problem był taki, że część materii ściany pozostawało w tym człowieku. Więc ci ludzie ciężko chorowali i było to bardzo niesympatyczne. Dopiero później dopracowano to do tego stopnia, że nie trzeba było się rozpędzać, tylko normalnie można było iść, ponieważ było zabezpieczenie, że nie przenikało się w dół, tylko w bok. To takie bajki. I może państwo pamiętacie, przynajmniej niektórzy, Janusz Zagórski kiedyś robił wywiady z pewnym panem, kierowcą autobusu z Warszawy, który był zabierany w nocy przez jakichś ufolutków i właśnie było coś takiego, że on mieszkał w bloku i na którymś piętrze pojawiała się kładka i zabierano go tak, że musiał przeniknąć przez ścianę i był do tego statku zabierany. Więc był ten element przechodzenia przez ścianę. Dobrze, Antarktyda. Znany jest temat admirała Byrda i Antarktydy. Rok 47, największa w historii flota, o wiele większa niż flota, która zaatakowała Pearl Harbor, niż japońska flota. Zorganizowano największą flotę, która popłynęła do Antarktydy, to amerykańska flota, po to, żeby dokopać Niemcom,
którzy tam uciekli. Niestety efekt był taki, że przez te kilka lat przebywania w tej bazie pod lodem i produkcji statków tych latających, Niemcy się mocno już uzbroili i mocno dokopali tej flocie amerykańskiej, więc ci musieli uciekać. Ta operacja się nazywała High Jump i dowodził tam admirał Nimitz i admirał Byrd. Muzeum admirała Nimitza jest, akurat byłem tam w tym muzeum, to jest na północ od San Antonio, jest takie miasteczko Fredericksburg. Tutaj o takim wątku polskim troszeczkę opowiem. I tam się urodził admirał Nimitz i gdy umarł, to zrobiono muzeum jego. W 1864 roku po powstaniu styczniowym z Polski była, no wyjechała jakaś tam emigracja. Między innymi był taki młody, 20-paroletni ksiądz z Kluczborka, Leopold Moczygęba się nazywał. W tym obszarze było dużo moczygębów. To były całe takie klany rodzinne. I ten Leopold Moczygęba przybył do San Antonio i zobaczył tam właśnie, że Niemcy się rozbudowali mocno na północ od San Antonio i utworzyli takie miasteczko na pustyni, zbudowali Fredericksburg. No to jemu się spodobało, napisał list do swoich, do Polski. Słuchajcie, tutaj jest super, chodźcie tutaj, przyjedźcie. I pojechali całymi rodzinami, to była wyprawa bardzo kosztowna, oczywiście trzeba było tutaj wszystko w Polsce sprzedać, wyjechać przy Zatoce Meksykańskiej u ujścia Mississippi, tam był port i następnie kilka dni wozami trzeba było jechać na północ, aż tam do San Antonio. Ci ludzie przyjechali i te władze amerykańskie wtedy w tamtym czasie powiedziały, aha, jesteście. No to nie, Fredericksburg to tam Niemcy już mieszkają, to jest zabudowane, więc może na południe od San Antonio tam się zacznijcie budować. A tam były po prostu stepy. No więc ci Polacy, jak zobaczyli, do czego wpakował ich ten Leopold, no to mało go nie zlinczowali. No ale no, trzeba było jakoś żyć, więc zbudowali cztery wioski polskie o nazwie Kościuszko, Pana Maria, Cestochowa i Helena. Takie cztery wioski. I jak byłem tam w roku 98 w tej miejscowości Kościuszko, stoi sobie kościółek, wchodzę do tego kościółka i w gablocie są nazwiska, wszystko oczywiście po angielsku, ale tak 3/4 nazwisk brzmi po polsku, oczywiście bez on, en. Miałem czapeczkę z flagą amerykańską i polską, tak żeby rozpoznawali. No i jakaś babcia taka 70-letnia tam przychodzi, patrzy się na moją czapkę, no i pyta się mnie tam po angielsku, o, czy pan z Polski? Mówię, tak, z Polski. I ona mówi, no, że my też tu po polsku mówimy. Tak, o, to fajnie. No i żeby się pochwalić, że ona po polsku mówi, no to mówi, o, gorko dzisiaj. I mówię, no i co jeszcze? No to tyle. A ile razy pani była w Polsce? Ani razu. No. Także to była taka emigracja 1864, czyli kilka wiosek na południe od San Antonio, akurat w tym obszarze, bo w innych obszarach Stanów Zjednoczonych są większe emigracje, natomiast tu była taka emigracja XIX wiek. I od San Antonio na wschód mamy Houston, gdzie jest całe to Space Center i NASA. Słowo NASA brzmi podobnie jak nazi. Dlaczego? Ano dlatego, że taki pan Werner von Braun zorganizował cały ten bajzel plus jego panowie. Więc na początku tej organizacji militarnej NASA, później to zamienili na niby tam dotyczące przestrzeni kosmicznej, głównie tam byli Niemcy. Akurat tak się składa, że pan von Braun się urodził chyba w Mysłakowicach, czyli tam, gdzie ja większość życia spędziłem koło Jeleniej Góry. I również trenował latanie na górze szybowcowej w Jeżowie Sudeckim koło Jeleniej Góry.
którą miałem też na widoku, tą górę. A całe te tunele, o których Dariusz Kwiecień mówi, są koło Wałbrzycha, tylko, czyli też jest ten obszar blisko. No i nie wiem, czemu tak było. Dopiero po latach się dowiedziałem. I co to miało ze mną wspólnego? Mianowicie, gdy skończyłem szkołę oficerską w 1993 roku, wtedy akurat w... Może tak, cofnę się jeszcze. W 90 roku coś mnie odbiło, żeby się uczyć angielskiego. To była taka wrzuta. I pomyślałem sobie, no dobra, w tej szkole chorążek sobie jestem. Nudne to wszystko. Więc żeby coś się nauczyć z sensem, to może angielskiego zacznę się uczyć. To był 90 rok, więc uczyliśmy się w szkole wtedy wojskowej jeszcze tylko rosyjskiego. Zacząłem się uczyć tego angielskiego intensywnie. W sierpniu 91 byłem promowany, skończyłem szkołę chorążych, byłem promowany na młodszego chorążego i od razu zostałem, tak akurat się zdarzyło, że 5 najlepszych nas zostawili na kursie oficerskim, 2-letnim. W naszym slangu to się nazywało Sorbona. Takie studia 2-letnie, stacjonarne. I w 93 byłem promowany na podporucznika. Ale dzięki temu, że w 90 roku zacząłem się uczyć tego angielskiego, to wyprzedziłem czas o 3 lata, bo w październiku 93 całe polskie wojsko przełączyło się z nauczania rosyjskiego na angielski. Więc pułkownik Lulka, tak się nazywał, to był jedyny tam oficer w całej szkole oficerskiej, który znał język angielski, więc został szefem lektoratu, wtedy studium języków obcych, potrzebował ludzi do tego, żeby tych wszystkich podchorążych uczyć. No i mnie tam usilnie namawiał przez wiele miesięcy, żebym ja po szkole został na szkole, uczyć tego angielskiego. Ja się broniłem przed tym, bo myślę sobie, co tutaj stary oficer będzie mnie wykorzystywał. Ja wolę iść dalej studiować na VAT. No i teraz to, co opowiem, to pierwszy raz tak publicznie mówię. W roku 93, w lutym, kupiłem sobie takie czasopismo Nie z tej ziemi. Niektórzy pamiętają. Kolorowe, podobne jak teraz, 4 wymiar. I tam był horoskop. Zazwyczaj horoskopów nie czytam, bo to głupoty są, ale w moim tam horoskopie było napisane takie jedno zdanie, które zmieniło moje życie. Było napisane... Przyjmij ofertę, nawet jeśli będziesz myślał, że przekracza twoje możliwości. No i to była dla mnie odpowiedź. Czyli stwierdziłem, że nie idę studiować na VAT, czyli na Wojskową Akademię Techniczną, tylko będę pracował w tej szkole, po szkole, zostaję w Jeleniej Górze. Czyli nie idę do żadnej jednostki gdzieś tam w Polsce, tylko zostaję uczyć angielskiego, jako już podporucznik. Więc niektórzy uczniowie byli w równym wieku jak ja, gdy zaczynałem. Jeszcze tam 2 nauczycielki zostały zatrudnione i tak we czwórkę zaczęliśmy tego angielskiego uczyć. A jednocześnie jeszcze będąc na tym kursie oficerskim, naczytałem się trochę książek Leszka Żądło. To były pierwsze moje książki dotyczące rozwoju duchowego. Poradnik rozwoju duchowego. Tą książkę chyba w sumie w życiu w 5 egzemplarzach kupiłem, bo zawsze jak komuś pożyczałem, to tak już zostało, więc musiałem sobie nowy egzemplarz kupić. I tam było coś na temat dekretów afirmacyjnych. No i te dekrety afirmacyjne klepałem. I między innymi sobie zamarzyłem, bo wtedy taka plotka była, że nasi oficerowie zaczną wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych na różne kursy. Wcześniej to się wyjeżdżało do Moskwy. A ponieważ był w tył zwrot, czyli nie patrzymy na wschód, tylko patrzymy na zachód, no to myślę sobie, znam angielski, no to ja chcę jechać do Stanów. I sobie powiesiłem mapę Stanów Zjednoczonych nad łóżkiem. W 92. I w 94. W październiku dzwoni do mnie kadrowiec, jak już pracuję tam, uczę angielskiego. Czyli 2 lata.
trwało i kadrowiec się mnie pyta, Aleks, czy chcesz jechać do Stanów na kurs? No pytam się, a ile mam czasu do namysłu? No godzinę. No to odłożyłem słuchawkę, pomyślałem przez 3 minuty, podniosłem słuchawkę i mówię, dobra, jadę. No i w marcu 95 pojechałem do Stanów Zjednoczonych, tylko że w departamencie kadr MON był jakiś dziwny bajzel, bo zamiast mnie wysłać na kurs językowy, żebym bardziej się w tym języku podszkolił, żebym mógł lepiej uczyć, to oni mnie wysłali na kurs wojskowy dla oficerów amerykańskich. Nie wiem czemu, ale tak. To był kurs taki dla poruczników i kapitanów Amerykanów, którzy już kilka lat spędzili gdzieś w jednostkach wojskowych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to gdzieś w Iraku, czy w innych miejscach. Było 41 Amerykanów i 8 zagranicznych. Tam między innymi był Portugalczyk, 2 Greków, Norweg, Kenijczyk, z którym mieszkałem, pół roku mieszkałem w jednym apartamencie z Kenijczykiem. Bardzo fajni ludzie są ci Kenijczycy. Serducho fajnie otwarte. Taką anegdotę tutaj wrzucę. Mówi mi, on miał 28 lat, ja 25 wtedy. Mówi mi, że ma 4 dzieci. Ja się pytam, z jedną żoną czy z kilkoma? On mówi, no z 4. Aha. Ale to któraś jest żoną? Nie. Ja pytam się, a czemu z 4? Z 4? You know, accident. 4 razy accident? No wiesz, no tak było. No. Także miał 4 razy accident. No i jeszcze jedna anegdota. Jak tam przyjechaliśmy, to taki pułkownik, który rządził tym batalionem zagranicznym, mówi do niego, o, ty jesteś Kenijczyk, ty będziesz szybko biegał. No myśl sobie, ale se, kurczę, Amerykanin wymyślił. Ci Amerykanie to mają tylko same stereotypy, że jak jest Murzyn z Kenii, to on będzie szybko biegał. No i myśmy codziennie rano mieli zaprawę poranną, nie? Gdzie wcześniej tylko na szkole, więc myślę sobie, ja jako oficer zaprawę poranną, nonsens, nie? No ale tam trzeba było. Więc tak jak wcześniej tu w Polsce, raz do roku biegaliśmy na egzaminie z WF-u 3 kilometry, co było dla mnie strasznie ciężkie, a tam 5 dni w tygodniu 2 mile. 2 mile to jest 3600. Ja przepraszam, 3200. Codziennie, nie? No i ten Kenijczyk zapierdzielał. On nie biegał, po prostu jak śmigłowiec. Naprawdę zapierdzielał. Opowiadał mi tam różne rzeczy, jak się na polowanie na lwy chodzi, jak się buduje chatę z gówna i takie inne rzeczy. Z krowiego. Był z plemienia Masai, znał 4 języki. Masai, Kikuyu, angielski i Swahili. I to tak od dzieciństwa. No. I teraz wracam, i teraz tak. Tam, gdzie byłem w 95, to był Fort Bliss w El Paso. El Paso to jest takie miasto na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. I ten fort wielkości miasta nazywał się Fort Bliss, od nazwiska pewnego generała z XIX wieku. I ten Fort Bliss to była jednostka obrony przeciwlotniczej. Ponieważ szkoła w Jeleniej Górze dotyczyła obrony przeciwlotniczej, no to mnie tam wysłali. I więc było tam dużo różnych rakiet V2, V1 i innych rakiet amerykańskich, które były rozwijane w latach 50. jako takie makiety stare stały. I poznałem tam polskiego profesora. Profesor, on jeszcze żyje, bo widziałem w tamtym roku przy jakiejś rocznicy powstania warszawskiego, on przyjechał tu do Warszawy i widziałem go na YouTubie, ktoś z nim jakiś taki krótki wywiad zrobił. Kruszyński się nazywa, profesor, z El Paso. I on brał udział w powstaniu warszawskim, więc nie wiem, ile ten pan ma lat, natomiast pokazywał mi książkę, taką duży album z powstania warszawskiego, gdzie na okładce maszerują żołnierze. On miał 17 lat i pokazywał mi, że on tutaj jest na okładce. I powiedział mi coś takiego, że w latach 40. jeszcze, jak na początku rozwijano tą kwestię uzbrojenia i rakiet,
to pewne ciekawe wydarzenia się wydarzały. Z takich najbardziej znanych było to, że jedna z rakiet V2, która została wystrzelona tam z tego poligonu, na północ od El Paso jest taki poligon rakietowy o nazwie White Sands, Białe Piaski. To jest taka pustynia, Białe Piaski, można sobie wygooglać. Potężne połacie, no, setki kilometrów białego piachu. I to był poligon rakietowy, nadal jest to poligon wojskowy. I rakieta, wprawdzie wypełniona betonem, żeby zachować masę, a nie materiałami wybuchowymi, zamiast polecieć na północ w tą pustynię, to poleciała na południe i wbiła się w cmentarz w Meksyku. Taki drobny incydent międzynarodowy był. O tym mi opowiedział. I myślałem, że to tyle. Natomiast po latach, teraz ostatnie lata, się dowiedziałem, że właśnie, właśnie Fort Bliss to było miejsce, do którego przywieziono wszystkich tych inżynierów rakietowych z Peenemünde i z innych obiektów wojskowych, gdzie rozwijano rakiety. I tam był między innymi Werner von Braun. Będąc tam, jeszcze tego nie wiedziałem, dopiero po latach. Także dziwna rzecz, że moja jednostka była w Jeleniej Górze, ta szkoła, gdzie Werner von Braun tam niedaleko mieszkał i przebywał. Później byłem w Stanach Zjednoczonych, w miejscu, gdzie on tam też wylądował. I mnóstwo innych naukowców też tam było. Zresztą część tego fortu było wydzierżawione dla Niemców wtedy i myśmy się z nimi nie integrowali. Nie mieliśmy wspólnych żadnych szkoleń. Niemcy mieli swoje, oni tam się szkolili po niemiecku. To było jakby takie wyjątkowe, dlatego że wszyscy inni się szkolili po angielsku. Dobra, i teraz wracamy do... dalej. Transport na Marsa również odbywał się z Ziemi, to już później, w późniejszych latach, przez takie portale, nie wiem jak to nazwać, takie wiry czasoprzestrzeni, portale, które się wchodzi, na niektórych filmach takie rzeczy pokazują na różny sposób, wchodzi się w to i jest się od razu już po drugiej stronie. Pytałem również Maxa Spearsa o coś takiego, no bo jako super soldier, no to myślę sobie, może coś pamięta. Okazuje się, że znaczy przypomniał sobie taki lekką pamięć, miał takiej sytuacji, że gdzieś w Arizonie to było, że byli przetransportowani z całym oddziałem na Marsa, tam coś zrobili i z powrotem. To był taki jakby cień jego wspomnień. Nie pamiętam, czy ja to na wywiadzie się zapytałem, czy tak poza kamerą. W każdym razie o czymś takim mówił. To Max Spears. Jeśli chodzi o te portale, to są różne ich rodzaje. Są technologiczne, które są bardzo wygodne w użyciu, natomiast w konstrukcji to jest technologia najbardziej zaawansowana. I Amerykanie coś takiego mają. Również no, jest taka plotka, na ile prawdziwa to nie wiemy, że w muzeum w Bagdadzie, gdzieś w najgłębszych podziemiach, był starożytny taki portal i między innymi dlatego niby Amerykanie chcieli tą wojnę wywołać, żeby to przejąć. To jest taka jedna z plotek. To są technologiczne i są naturalne. Wokół Ziemi jest siatka takich portali naturalnych. One są mniej więcej równo ułożone wzdłuż południka Raka i Koziorożca. I te portale, w zależności od jakichś tam cykli planetarnych czy ziemskich, się otwierają i zamykają. I dlatego zdarza się, że ludzie znikają albo jakieś samochody znikają, przemieszczają się w inne miejsce, niektórzy wracają, niektórzy nie. Między innymi bardzo silny portal jest w tak zwanym Trójkącie Bermudzkim. I niektórzy mają nieszczęście, że się w tym miejscu znajdą, a później się pojawiają tuż obok i na przykład 100 metrów pod wodą, nie? I później ich znajdują po latach. Tak jak taka historia 5 samolotów, które wyleciały, zniknęły i znaleziono je, nie wiem, parę lat temu dopiero na dnie oceanu, Zatoki Meksykańskiej.
portale. Duży portal jest gdzieś w okolicach Plutona i ten portal jest wykorzystywany, to opowiadał David Wilcock, Corey Good, jeszcze ktoś. Portal ten jest znany przez różne inne cywilizacje, ponieważ jest bardzo dużym portalem i również statki matki są przez to transportowane oraz większe obiekty, takie jak tak zwana planeta X czy Nibiru. Nibiru to jest statek kosmiczny, ogromny. Nie jest to planeta krążąca jakoś tam, tylko statek kosmiczny. I się teleportuje przez taki portal. To, co mówię, to wszystko można traktować jako bajki lub w jakiś tam sposób można wierzyć, jeśli nie uwzględnimy faktu, że istnieje również pewien program dezinformacji, bo takie coś też jest. Więc od razu tutaj muszę to też powiedzieć. Mianowicie dezinformatorzy tego świata czasami robią różne wrzuty informacyjne po to właśnie, by pewne rzeczy zataić. Czyli znajdujemy na przykład w internecie wiele zdjęć ogromnych szkieletów. Większość tych zdjęć to są podróby w Photoshopie. Co nie zmienia faktu, że takie szkielety naprawdę są i są one przechwytywane przez Muzeum Smithsonian w Waszyngtonie. To muzeum, byłem tam też, to tam są zwykłe jakieś tam stare samolociki, pierdoły, technologia i tak dalej. Natomiast w podziemiach tego muzeum są gromadzone rzeczy, których ludzie nie mogą zobaczyć. Więc po to są robione różne wrzuty wykonane w Photoshopie, aby po jakimś czasie ujawnić, że to tylko bajer, żeby obśmiać takich ludzi jak my, tych, którzy o tym opowiadają. Jedną z takich wrzut informacyjnych jest teoria płaskiej Ziemi. Ta teoria została również odpowiednio opracowana i dopracowana włącznie z pewnymi faktami, które są widoczne, po to, żeby było coraz więcej wyznawców teorii płaskiej Ziemi, żeby robić z nich idiotów. Na takiej zasadzie, że są ludzie, którzy mówią ciekawe rzeczy, ale jeśli taki człowiek da się nabrać na teorię płaskiej Ziemi, to później jest powód do tego, żeby go obśmiać i powiedzieć, nie, to jest ten, co o płaskiej Ziemi gada, nie? Albo wyznaje taką teorię. Albo teoria niebocentryzmu. To taka inna bajka. New Age to też jest jedna z wrzut z lat 60. po to, żeby ponieważ oni wiedzą, że świadomość ludzka wznosi się w górę, więc wrzutę zrobiono w postaci różnych kierunków New Age, bo New Age to nie jest coś jednolitego, tylko jest tego dużo. Taka rzecz, Antarktyda. Powiedziałem o Antarktydzie w kontekście Niemców i eksploracji Antarktydy od lat 30., natomiast w ostatnich kilkunastu latach dokonano tam pewnych odkryć. I od 17 czy 18 lat pracuje na Antarktydzie duża grupa archeologów, którzy odkopali pod lodem potężne miasta. Miasta z artefaktami pochodzącymi sprzed około 55 tysięcy lat, gdy Antarktyda była normalnym, kwitnącym lądem i nagle Ziemia się przekręciła, na wskutek czego fala zalała Antarktydę i było wtedy tak zimno, że natychmiast to zamarzło w bardzo krótkim czasie. W związku z tym wszystko, co tam jest, jest zakonserwowane w tym lodzie. Te ufolutki, które tam zostały znalezione, czy ci ludzie, przybyli tam długo, długo wcześniej. Przybyli na statku kosmicznym o promieniu 30 kilometrów, uszkodzonym. Najpierw przez jakiś czas przebywali na Księżycu, ale
toczyli jednocześnie wojnę i musieli się ewakuować. W związku z tym postanowili wylądować na Antarktydzie. I tutaj również ludzie, którzy mieszkali, byli przeciwko nim. W związku z czym, ponieważ nie mieli zasobów, nie mieli żadnego zaopatrzenia z zewnątrz, musieli, tak jak to Corey Good mówi, kanibalizować ten swój statek kosmiczny. Czyli rozebrali go na części po to, żeby używać te części do produkcji różnych innych rzeczy, żeby przeżyć tutaj. I przez kilka set czy kilka tysięcy lat, zanim nastąpiła ta katastrofa, oni spenetrowali całą Ziemię i to oni prawdopodobnie są tymi, którzy zapoczątkowali te rody królewskie na Ziemi. Więc tutaj mamy tak, z jednej strony informację, że powiedzmy królowa brytyjska jest reptylianką genetycznie w pewnym procencie. I to o tym, wiadomo, mówi David Icke, inni też mówią, reptylianką, ale genetycznie nie tylko to, bo jeszcze pochodzą, te rody królewskie pochodzą też z rodów pochodzących właśnie z tych rozbitków, którzy byli na Antarktydzie. Ponieważ oni byli w mniejszości, więc musieli jakoś się przystosować do życia na Ziemi i wymyślili, że właśnie mieli bardzo wysoką technologię i również bardzo wysoką technologię kontroli umysłu. Więc zdołali zniewolić ludzi, uczynić ich sobie poddanymi i zaczęli rządzić. Dlatego też w ubiegłym roku, dwa lata temu, gdy te odkrycia były coraz bardziej rozległe, Antarktydę zaczęli wizytować różni dygnitarze. Między innymi papież też tam poleciał. Są tylko jakieś fotki, że ten książę brytyjski, ten, co teraz ma dziecko, też tam był. Są takie plotki, że właśnie... Znaczy, są zdjęcia, że oni byli na Antarktydzie, ale nigdzie nie mówi się po co. Natomiast Corey Good wyjaśnił, że najprawdopodobniej chodzi o to, że chcą zobaczyć swoich przodków. Dlatego, że odkryto tam również bibliotekę z zapisami z tamtego okresu. I chcą genetycznie zbadać właśnie, jakie to są te linie tych rodów i czy to w rzeczywistości tak jest. Oczywiście później, rządząc tutaj na Ziemi, były wojny między nimi. No bo wiadomo, jeżeli taki ktoś rządzi, ma genetykę częściowo reptyliańską, nie ma empatii, w czasie jego dzieciństwa były różne przepychanki o władzę, widział to. W związku z tym już od dziecka się uczył, że trzeba walczyć o życie, więc coś takiego jak empatia w nich nie istniała. I dlatego właśnie jest taka sytuacja, o tym świetnie opowiada David Icke, że my jako ludzie, którzy mamy serce, nie jesteśmy czasami sobie w stanie wyobrazić, do jakich okropności ci rządzący są w stanie doprowadzić. Więc to, co czasami opowiadam w niektórych nagraniach pod tytułem zmień swoją wizję, złam paradygmaty, niektórzy piszą głupie komentarze, że to jest niemożliwe. Davida Icke'a, jak niektórzy oglądają, też pukają się po głowie, że takie rzeczy są niemożliwe. I to jest dlatego, że to, co mówiłem przedtem, istnieje ogromna dezinformacja w edukacji, między innymi polegająca też na tym, że wprogramowuje się pewne reguły i zasady, które stanowią pewnego rodzaju pudełka znaczeniowe w umysłach ludzkich i poza to pudełko człowiek później nie chce wyjść. Nie ma na tyle elastycznego umysłu, żeby wyjść poza to pudełko. Więc jakakolwiek nowa informacja jest już tak niekomfortowa dla umysłu, że lepiej zaprzeczyć i wszystkie inne kombinacje wymyślać dookoła tego,
żeby tylko nie uwierzyć w to, bo to by złamało całkowicie wszelkie przekonania, które człowiek zdobył w życiu. Chociażby niedawno spotkałem się ze swoim wujkiem i ciotką. Pierwszy raz po wielu, wielu latach. I on w pewnym momencie rozmowy rzucił takie hasło, że ha, 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 słyszałem, że są niektórzy ludzie, którzy wierzą w jakąś tam wersję, że to Amerykanie zrobili te World Trade Center, te atak, ha, ha, ha. Przecież każdy wie, że to Osama Bin Laden. No i tak się patrzę na niego i w sumie już tego tematu nie podjąłem. Sam go zaczął, ale widziałem, że nie ma sensu o tym rozmawiać, bo stworzyłoby to między nami pewien dyskomfort. Więc na Antarktydzie dużo się dzieje obecnie. Jest dużo wykopalisk pod lodem. Technologia kopania pod lodem jest bardzo prosta. Robi się to przegrzaną parą wodną. Wystarczy rura i tnie się ten lód. Nie? I się robi tunele i tak dalej. Jest to dosyć proste, taka Antarktyda. Dlaczego ci dobrzy nie ingerują? Ziemia to jest takie wielkie laboratorium. I jeżeli, zresztą macie państwo już ileś tam lat w życiu i wiecie, że jeżeli szanuje się czyjąś wolną wolę, to ten człowiek sam popełnia błędy i sam się rozwija. Natomiast jeżeli chcemy na przykład malutkiemu dziecku pomagać i ciągle pomagać i pomagać, pomagać, no bo jego kocham, nie? Pomagam, 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 no to tworzymy kalekę. I później może być na przykład 20-kilkuletni facet albo 40-letni facet, który mieszka z mamusią, bo sobie w życiu nie radzi, bo nikt go nie wrzucił nigdy wcześniej na głęboką wodę. I teraz ci dobrzy nie ingerują, ponieważ oni szanują naszą wolną wolę i chcą, abyśmy ewoluowali. I nie liczy się to nasze życie tutaj w ciele, tylko liczy się ogólna ewolucja ludzkości jako zbiorowość. I również nie ingerują oni w te wszystkie rzeczy, które nazwalibyśmy złymi, typu jakieś wojny, jakieś ludobójstwo czy coś, ponieważ patrząc z planu tego najwyższego duchowego, gdzie wszystko jest jednością, to również jest potrzebne. I tutaj do tego dorzucę taki eksperyment na myszach. Bo tak o tajnym programie kosmicznym i tak dalej, El Paso i myszy, to wszystko mi się łączy. Ja taki umysł mam, że wszystko łączę. W roku 68 przeprowadzono po raz pierwszy tak zwany eksperyment Calhouna. Może łatwo można sobie to wygooglać, opis jest nawet w języku polskim. Eksperyment z myszami, jak się wpisze, to to będzie. Eksperyment polegał na tym, że cztery pary myszy wzięto i zapewniono im wszelkie najlepsze warunki do przeżycia, a więc zero jakichś pasożytów, jakichś drapieżników, jedzenia tyle, tylko ile chcą, woda, ciepełko, wszystko. Tylko obszar, w którym one miały się rozwijać, był ograniczony, chociaż był to duży obszar, ale ograniczony. I ten eksperyment powtarzano później po latach wiele razy. Zawsze efekt był taki sam. Efekt był taki, że mniej więcej po, znaczy za pierwszym razem, po 1588 dniach wszystkie myszy wyginęły. W innych przypadkach mniej więcej po tyle samo dni. Były pewne cykle, które się powtarzały za każdym razem, idealnie, jak w zegarku. Włącznie z tym, że był po jakimś czasie homoseksualizm, brak zainteresowania rozmnażaniem się, brak walki o własne terytorium i takie inne rzeczy. Czyli tym myszom dano wszystko, co najlepsze, zero przeszkód, wszyscy wyginęli. Jaki wniosek? Że my też jesteśmy w laboratorium i ci, którzy wcześniej już robili takie eksperymenty w zaludnianiu na przykład jakiejś planety, doszli do wniosku,
że muszą być przeciwieństwa. W związku z tym zrobiono nam wrzutę z innej rasy, przeciwnej rasie Słowian, którzy byli tutaj, z tego co się domyślam, pierwsi na tej planecie. Inna rasa, która cały czas przez tysiąclecia nas wkurza bardzo mocno. I to jest po to, żebyśmy się rozwijali. Żebyśmy ogólnoplanetarnie rozwijali naszą świadomość. Tak jak przed wiekami głównym problemem było to, czy aby przetrwać, aby nikt nas nie zabił, nie napadł w lesie, czy coś takiego, tak w dzisiejszych czasach jest to walka głównie na tym poziomie tutaj umysłu i wyżej. Kto jest mądrzejszy, ten będzie sobie żył bardziej komfortowo i bezpieczniej. A więc rozwój umysłu postępuje dzięki temu, że mamy przeciwności, że istnieje pewnego rodzaju walka. Więc jakbyśmy tych naszych nielubianych przeciwników nie lubili, to jednak patrząc z punktu widzenia takiego najwyższego, są oni potrzebni właśnie dla rozwoju świadomości na tej planecie, ponieważ też oni stymulują pewien postęp w postępie. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już IQ. Tak jak możemy pomyśleć, w latach 50. inteligentny człowiek miał duże IQ i mógł sobie poradzić w zdobyciu pracy i tak dalej. Dzisiaj już jest potrzebne EQ i jeszcze SQ, czyli inteligencja emocjonalna, żeby móc oddziaływać z ludźmi na wysokim poziomie i jeszcze SQ, czyli spiritual quotient, inteligencja duchowa, która polega również na zrozumieniu szerszego, na postrzeganiu szerszego obrazu, czyli również postrzeganiu konsekwencji karmicznych, czy na przykład ktoś, kto jest przywódcą jakiegoś państwa czy dużej korporacji, może być przywódca, który tylko patrzy na bieżące zyski, ale też może być taki, który patrzy długoplanowo, ponieważ bieżące zyski mogą spowodować, że firma upadnie. Parę lat temu zrobiłem taki wykład na temat przywództwa plemiennego. Proszę sobie tam gdzieś wygooglać ten mój wykład. Przywództwo plemienne to było badanie dwóch panów, którzy zbadali wiele firm o różnym poziomie rozwoju i różnym poziomie działania. I jest na przykład coś takiego jak poziom 5, gdzie w firmie ludzie uwielbiają być, uwielbiają pracować, pójście do tej nie pracy, oni tego pracą nie nazywają, to jest dla nich frajda, to jest wielka radość i klienci po prostu garną tam. Jest taki szpital, co jest dziwne, szpital w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest oczywiście ograniczona ilość pacjentów, ale tam wszystko jest z radością prowadzone, gdzie wcześniej ten szpital upadał, ale był pewien pan, który o 180 stopni obrócił to wszystko i nauczył tych ludzi, jak działać z radością. Jest też takie targowisko, tylko nie pamiętam, czy w Los Angeles, czy w San Francisco, targowisko rybie. Proszę sobie wyobrazić, pracujecie na targu rybnym. Czy jest to zajęcie pasjonujące, czy nudne? Filmik jest też, Fish chyba się nazywa. Ci ludzie, którzy tam pracują, robią to z radością w taki sposób, że ludzie po prostu, jak ktoś się źle czuje, to idzie na targ rybny kupić rybę i od razu wychodzi stamtąd radosny. Także to jest ten poziom, gdzie ci ludzie mają na pewno wysokie albo wyrabiają w sobie wysoką inteligencję emocjonalną oraz duchową, bo widzą, jakie to daje korzyści długofalowe. Nie dość, że oni
nie mają wtedy żadnych chorób. No proszę sobie wyobrazić, człowiek chodzi do pracy, której nienawidzi, ale muszę chodzić, żeby zarobić od 30 do któregoś, żeby przetrwać, nie? Efekt jest taki, że po latach wychodzą choróbska i szybciej do grobu człowiek idzie. Natomiast do takiej pracy, gdzie człowiek idzie, no to on chce tam pracować nawet jeszcze po emeryturze. Jeszcze może tak, Raunikilde. No, Raunikilde. Pani Raunikilde też w to się wpisuje, w ten mój temat, ponieważ kto to jest pani Raunikilde? Pani lekarz z Finlandii, która była tak dobra, że pracowała w ministerstwie i później była przedstawicielem też WHO. I ona ochotniczo się zajmowała tematem mind control, tematem kontroli umysłu, ataków na ludzi i oprócz tego jeszcze zajmowała się tematem UFO. Dwa lata temu wydana została książka Jasne światło w ciemności tunelu. Po polsku przetłumaczona książka dotyczy głównie mind control. Natomiast pani Raunikilde opowiadała kiedyś, że została zaproszona do Moskwy na jakieś sympozjum ufologiczne. I będąc na tym sympozjum, ktoś ją poprosił na chwilę, zaprowadzili ją gdzieś do podziemi, ci Rosjanie, i pokazali jej wielką mapę Związku Radzieckiego jeszcze wtedy, gdzie były różne punkty zaznaczone. No i tam zaczęli z nią rozmawiać przez tłumacza. I ona się zapytała też tak, bo na te punkty na mapie nie zwracali uwagę na tą mapę, tylko tam rozmawiali z nią. Pyta się, a co to są te punkty na tej mapie? No i się tylko uśmiechnęli, więc domyśliła się, że tu chodzi o miejsca, w których jakieś statki kosmiczne się rozbiły. Opowiedzieli jej taką anegdotę, że był sobie pewien pan pracujący w lesie, po prostu drwal. Wylądowało UFO, to było chyba w latach 50. czy 60., wylądowało UFO, porozmawiali z nim i jakoś przekonali go, żeby wszedł. Polecieli gdzieś na jakąś planetę Układu Słonecznego, bliżej nieokreśloną. Wylądowali i tam się okazało, że tam są wszyscy kilku zmarłych członków jego rodziny, normalnie, materialnie w ciele. No i porozmawiał sobie z nimi, następnie go przywieźli z powrotem, on to ujawnił, oczywiście tam KGB go przesłuchiwało i stąd ta opowieść była tam znana i jej to opowiedzieli. I to mi się wiąże też z tą opowieść, bo czy ten pan na pewno został tam przewieziony w tamto miejsce, materialnie w ciele fizycznym, tego nie wiemy. Być może było to ciało astralne, czy jakaś wizja została w nim wywołana. W każdym razie taka technologia istnieje. Technologia. Podobnie tuż po wywiadach z Maxem Spearsem zgłosiła się do mnie pani z RPA, Aurora Hartsleaf. Długi wywiad z nią zrobiłem przez Skype'a. I ona po latach zaczęła sobie przypominać sceny, jak była poddawana pewnemu treningowi od dzieciństwa. Te treningi odbywały się w pewnej bazie podziemnej w RPA. I później, po tym treningu, była od czasu do czasu brana, żeby wykonywać pewne zadania. Te zadania to były gdzieś w różnych miejscach na świecie, ale jej ciało pozostawało w miejscu. Czyli jej dusza w jakiś technologiczny sposób była wyciągana z ciała i na miejscu, gdzie miała wykonywać zadanie, dusza innego gostka była wyciągana, ona tam wchodziła, przy pomocy tego ciała wykonywała zadanie, najczęściej było to zamordowanie kogoś i najczęściej wchodziła do ciała mężczyzn, ponieważ
takie ciało było bardziej wytrenowane i odpowiedniejsze do tych zadań. I później wracała do siebie, a tamten pan wracał i o niczym nie wiedział. To taka bajka. Max Spears również miał czyszczoną pamięć. Podobnie jak ci panowie Corey Good, Randy Kramer, przy czym po 30 roku życia, tak jak jeszcze ktoś tam mówił spośród takich, którzy wracali, dzieje się u ludzi coś takiego, że po 30 roku życia nawet ta pamięć przytłumiona przy pomocy środków różnych elektronicznych, farmakologicznych powracała po trochu. W jednym z ostatnich wywiadów z panem Potockim opowiedziałem o kwestii przeprogramowywania ludzi w Polsce. Tam parę przykładów podałem. O tych przykładach mi ktoś tam powiedział, ale również zauważyłem w innych miejscach podobnie. Opowiedziałem o tym, czyli przeprogramowanie. Załóżmy, że ktoś jest wyznawcą religii A, w wyniku jakiegoś oddziaływania 5-minutowego na tego człowieka, on jest wrogiem tej religii A i staje się wyznawcą religii B, przeciwnej. To jest takie przeprogramowanie. Czyli załóżmy, George Bush jest zły, po przeprogramowaniu George Bush jest wspaniały. I po tym, jak to opowiedziałem w wywiadzie, napisał do mnie pewien pan, który mieszka obecnie za granicą, że w latach 80. on prowadził działalność mocno antykomunistyczną, w związku z tym był czasami aresztowany i przesłuchiwany. I pamięta raz taką sytuację, gdzie był przez 3 godziny przesłuchiwany na prokuraturze, ponieważ był upał, więc dali mu wodę do picia i pił. I jak wyszedł, dziwnie się poszczuł, dolali mu coś do tej wody i nagle zaczął sobie uświadamiać, że przecież Jaruzelski wcale nie jest taki zły, Kiszczak wcale nie jest taki zły, no przecież na ich miejscu pewnie bym robił to samo, nie? Mówił, trwało to około 3 tygodni i po 3 tygodniach zaczął mu wracać normalność. Czyli takie rzeczy się dzieją. Również parę miesięcy temu Selena, tutaj siedząca, zaprosiła do nas pewnego pana, który robił pewne tajne rzeczy, o których w tej chwili jeszcze nie mogę powiedzieć, w Polsce. I żeby nie rozgadał, żeby nie paplał za bardzo, to również przy pomocy zastrzyków wyczyszczano mu pamięć. Więc takie rzeczy jak reset pamięci jest już znany. Dobrze, myślę, że to wystarczy, bo już chyba minęła północ. Minęła północ, 17 czerwca. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do tych linków, które umieszczę pod tym nagraniem. Tam są źródła. Także to, co ja mówiłem, to były tylko takie bajki. To naprawdę opowiadali inni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i te bajki kupujemy jako kolejne części na naszych eventach. Proszę Państwa, ja się chciałem zorientować.